Hej kochani, witajcie w ulubieńcach października. Strasznie szybko zleciał ten miesiąc i przepiękną mamy miesiąc, przepiękną mamy jesień w tym roku. Jestem strasznie, strasznie szczęśliwa, że jest tak ciepło i miło, chociaż już pogoda no, troszkę się psuje, ale i tak nie możemy narzekać, bo jesień była piękna. I też dzisiaj korzystam z tego, że właśnie świeci słońce i mam fajne światło w domu. Dlatego nagrywam dla Was ulubieńców. Zostańcie do końca, bo będę miała dla Was coś do rozdania. Pierwsza rzecz to to, co mam na paznokciach. Wróciłam do czerwieni i jak widziałam Wasze komentarze chyba na Instagramie czy na Facebooku, to widzę, że ja Wam się z tą czerwienią kojarzę i zawsze Wam się to podoba. Mi też się to podoba. Raz na jakiś czas zmieniam kolory, ale jednak czerwone paznokcie to jest część szusz. I to, co mam na paznokciach, to jest taki kolor, to jest Essie, numer 61. I kolor się nazywa Russian Roulette. I już opowiadałam Wam o tym w holu z Teneryfy, bo na Teneryfie go kupiłam, a właściwie wybrał mi go mój chłopak i wybrał go ze względu na nazwę. I to nie jest taka typowa czerwień, tylko ona jest taka jaskrawa. Z daleka to wygląda jak czerwień, no jak, zresztą jak patrzycie na te lakiery Essie, to tam jest tych odcieni koloru czerwonego jest bardzo dużo i ciężko stwierdzić różnicę. Natomiast ten jest taki bardzo jaskrawy, ale uważam, że to fajnie wygląda, bo zawsze używałam takiej ciemniejszej czerwieni w kolorze, bardziej w kolorze czerwonego wina. Natomiast uważam, że ten taki bardziej jaskrawy kolor, on nie ma pomarańczonych tonów, natomiast jest dużo bardziej jaskrawy i ten efekt mi się podoba, bo taki bardziej zauważalny jest ten kolor na paznokciach. Jeżeli chodzi o trwałość szału, nie ma. Nadal uważam, że Rimmel ze swoim Salon Pro dużo dłużej wytrzymuje niż Essie, a cenowo różnica jest duża. No natomiast ja wybrałam ten kolor i bardzo go polubiłam, żeby tylko był trwalszy, bo z tą trwałością tak sobie. Druga rzecz też przyjechała ze mną z Teneryfy, to jest Acqua di Gioia. To jest bardzo świeży zapach i słuchajcie, kupiłam ten zapach oraz drugie perfumy to Chanel Coco Mademoiselle. I wiecie co, myślałam, że będę dostawać dużo komplementów na temat Chanel, a wszyscy komplementują ten zapach, kiedy mam go na sobie i wszystkim bardzo się podoba. On jest bardzo świeży, ale mówiąc świeży, nie mam na myśli takiego zapachu, bo często świeże zapachy, albo zapachy, które lubimy nazywać świeżymi, to są takie zapachy cytrusowe, owocowe, które kojarzą się z latem. Ten jest bardzo świeży, jest lekki, nie jest duszący, nie jest słodki, ale uważam, że na zimę też się będzie bardzo fajnie nadawał i fajnie się nadaje na dzień. Całkiem długo, przynajmniej na mojej skórze się utrzymuje. Jest trwały i naprawdę, nawet ostatnio dziewczyna na siłowni mnie zaczepiła, jak stałyśmy razem przy tej ławeczce, gdzie się przebieramy, to zapytała mnie, czym tak ładnie pachnę, bo podoba jej się zapach, także zobaczcie sobie w perfumerii najpierw, powąchajcie sobie, czy Wam się podoba, bo wiecie jak to jest, nie każdemu każde perfumy pasują, a do tego nie na każdej skórze wszystko ładnie pachnie, o czym ja też się wiele razy przekonałam, że jakiś zapach na jakimś bardzo mi się podoba, a na mnie już nie za bardzo. I mój trzeci ulubieniec to jest coś, co ja mam na ustach i to jest ta kredka Isadory. To jest Isadora Twist Up Gloss Stick, tak dokładnie się to nazywa i to jest kolor 01 Toffee Pop. Miałam recenzję tych dwóch kredek, nagrałam test na żywo, więc wrzucę Wam może link na dole, jeżeli macie ochotę zobaczyć. I tam testowałam tą kredkę w kolorze czerwonym i też ją bardzo lubię, ale na co dzień tak mi się podoba ten efekt na ustach, że to nie jest pomadka, nie jest błyszczyk, nie są bardzo błyszczące, nie są matowe te usta, idealny poziom blasku, tak bym to określiła. A kolor też, tak jak często to mówią dziewczyny na YouTube, taki jak moje usta, tylko lepszy. No to jest idealny nude, ani nie jakoś nie zabiera koloru, nie są te usta takie matowe, martwe, ani też nie są jakieś za bardzo różowe. Jest po prostu idealny. Uwielbiam ten kolor i kiedy go mam na sobie, czuję się tak naprawdę classy, tak? Jakby powiedziała Amerykanki. Czuję, że ten kolor jest taki, no ma w sobie
sznyt elegancji, tak bym to określiła. Bardzo, bardzo go lubię. I coś, o czym zapomniałam Wam powiedzieć w recenzji, którą robiłam, to to, że te kredki można wykręcać, co jest wielką ich zaletą, bo temperowanie takich ołówków często kończy się tym, że przestajemy je używać po pierwszym razie, bo po prostu albo się łamią, albo nie ma takiej temperówki, albo ciężko je zatemperować. Te kredeczki tutaj się wykręca i nie trzeba ich temperować, co uważam jest dużą zaletą, też nam się nie złamie, tak jak pomadka, także ta formuła formuła, w sensie forma opakowania takiej kredki mi osobiście bardzo, bardzo odpowiada. I to byli tylko trzej ulubieńcy. No i jeszcze na koniec oczywiście rozdanie dla Was. Mam dla Was do rozdania trzy kremy olej. To jest krem olej Total Effects 7 w 1. I to jest takie połączenie kremu na dzień i serum. Ma też SPF 20. I on likwiduje 7 oznak starzenia się skóry. To są zmarszczki, linie mimiczne, utrata jędrności, widoczne pory, nierówny koloryt, nierówna struktura skóry, suchość i brak blasku. To jest nowiutki krem dla Was. Tak wygląda opakowanie. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, bo jest bardzo mocne słońce, ale jak się przyjrzycie dobrze, to w opakowaniu widać tą mieszankę kremu i serum. Pięknie pachnie. Ja mam wielki sentyment, bo przez jakieś 2 lata, kiedy zaczynałam nagrywać filmy na YouTube, używałam kremu z olej i byłam mu bardzo wierna. Taki to był krem rozświetlający i ten pachnie identycznie, także budzi we mnie bardzo dobre wspomnienia. I dla Was mam do rozdania takie 3 kremy. Dlaczego? Ponieważ teraz te kremy są w promocji za 29,90 i właśnie z tej okazji firma Olej postanowiła Wam rozdać 3 kremy. Co musicie zrobić? Szczegółowe wszystkie informacje będziecie mieć jak zwykle opisane pod filmem. Natomiast jeden z warunków jest taki, że musicie zostawić pod spodem komentarz, w którym napiszecie, jakie cechy powinien spełniać taki Wasz wymarzony, idealny, najlepszy na świecie krem do twarzy. Jakie są potrzeby Waszej skóry, czego oczekujecie, może czego poszukujecie. Będzie mi bardzo miło przeczytać. No i to już byli wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę. Dziękuję Wam serdecznie, już uciekam. Trzymajcie się ciepło.